Marszałku, ja zadam pytanie. Bardzo dziękuję za dopuszczenie w ogóle do pytania i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem sprawności, w jakiej Prawo i Sprawiedliwość zwołuje swoich posłów w takich sytuacjach, kiedy marszałek powinien coś głosować, a tego nie przegłosowuje. Chciałam najpierw w nawiązaniu do kwestii Trybunału Konstytucyjnego uświadomić wszystkim, co jest celem Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o demontaż Trybunału Konstytucyjnego. Celem jest utrzymanie władzy Prawa i Sprawiedliwości. Przez co? Przez zmianę ordynacji wyborczej, przez zmianę konstytucji oraz ostatecznie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Ale państwa wyborcy nie są głupi. Państwa wyborcy też chcą uczciwości, też chcą sprawiedliwości i pod przykrywką nazwy sprawiedliwość państwo tego nie ukryją. Nawet pod przykrywką nocy, tak jak mamy to dzisiaj. Także ja bym bardzo prosiła, żeby jednak uwzględniać opozycję w tej całej dyskusji, bo niedopuszczanie do pytań jest po prostu karygodne. Stoisz tam i mówisz.